I mamy coś. Tylko zobaczymy, co tym razem. Zobaczcie, kij do 110. Kij do 110 wyrzutu i zobaczcie. Ale musimy pomalutku jechać, bo 12 fluorocarbon. Kolejny raz powtarzam dla tych kolegów, którzy tak atakują w komentarzach, że małe rybki, dokręć hamulec, ale po co? Po co? Po co? Nie wiemy, co jest na haku i to jest najpiękniejsze. Holuję rybkę, nie wiem co, nie chcę jej stracić na cienkim przyponie, więc dlatego muszę w razie odjazdów popuścić jej, tak aby nie zerwać. Nie wiem co jest, więc trzymamy rybkę i próbujemy ją podebrać. Chyba to certa nie będzie. Coś mi to na certę nie wygląda. A jednak certa. Jednak certa, tylko jakaś taka, jak to się mówi, mniej aktywna ryba zaliczona. Nie mów, że leż. Certa. Tylko taka po cztery dychy prawie, wiesz. Ciężkie warunki, ile błota. Ale raki dają, robią robotę. Tak to bym cały czas ślizgał się. Więc zakup raków na połaniec zimową porą to jest podstawa. Przy bezpiecznym wędkowaniu. Pamiętajcie o tym, drodzy widzowie, więc zabezpieczcie się w jakieś kolczaste raki, tak aby bezpiecznie móc wędkować zimową porą na kanale. Przerzucone, czekamy na pierwszą rybę na prawym zestawie. Tam jest inna długość przyponu. Tu mamy 1,20 m, a tu jest 80, więc będziemy kombinować tak, aby wstrzelić się akurat w odpowiednią długość i średnicę przyponu z numerem odpowiednim haczyka do dzisiejszego wędkowania. Ale na razie jedna wędka łowi, 1,20 m, 16 i dwie pinki. Ok. Siedzi kolejna ryba. Ściągamy. I cieszymy się z holu naszej zdobyczy. Co mamy? Jeszcze odbija. Nie ma co trzymać, bo stracimy przypon. Rybka
zaliczona. Kolejna certa, ale taka jakaś niezbyt ładna. Więc drodzy Państwo, ją wypuścimy, tylko ją odhaczę. Okej. Płyń. Do siatki idą tylko te największe dzisiaj stopycze. Dobrze, zestaw przerzucony. Prawą ściągam znów, bo coś jest nie tak. Nie tak, długość przyponu nieodpowiednia. Musimy go zwiększyć o 20 cm, czyli damy metrowy przypon z haczkiem 16 i zobaczymy, czy wtedy będzie branie. Wydłużymy o 20 cm przypon na prawej ręce, więc ściągam i tak mówię, tak też robię, bo trzeba wszczelić się z długością przyponu tak, aby na jednej i drugiej były brania. Ściągamy i zakładamy dłuższy metrowy przypon. Dobrze, zestaw zmieniony. 1,20 m dałem. Ach, niech. 1,20 m długość przyponu 0,12 i haczyk 16. I czekamy na pierwsze branie na prawej ręce. Widzicie, grubo na żyłce, grubo przynęta i nie daje efektu na takim szybkościowym łowieniu z marszu. Bo nie oszukujmy się, mamy kilka godzin na łowienie, bez nęcenia dzisiaj, znów zaczyna padać. Tak to pokazałem, więc chcemy cieszyć się tą zimową porą, dzień przed świętami Bożego Narodzenia. Rybkami, braniami, więc kombinujemy i tak, żeby było w pytkę, więc zobaczymy, czy moja taktyka się sprawdzi. Najważniejsze jest sobie coś w głowie zaplanować i tego się trzymać, a jak się nic nie dzieje, warto kombinować tak, aby nie być na zero, więc zobaczymy. Prawa wędka ma mi złowić rybę, to jest podstawa. I zobaczymy, czy to zda jakiś egzamin. Jest coś. Odbiło. Widzicie, jak poszło? Jak był dokręcony, to już było po rybie. Ryba zaliczona. Otworzę kabłąk. I mamy
piękną certę. Zobaczcie, jaka piękna. Certa, taka 40. Fajne miejsce, nie? No. Nie dla mnie. Ptaszki śpiewają, jest pytkę, a my szamiemy kukurydzę. Smacznego. Jest w pytkę. Ja biegnę, bo myślę, że leszcz, że stracę zwycięstwo. Wierzę. Tutaj ten oddech czuć. Czujesz? Czuję twój oddech na moim ciele. Pokaż go. Uciekaj, uciekaj! Nie bądź głupi, bo na patelnię... Mądry. Płyń! Poszedł. Kurwa, udało mu się. A już by na święta był zagotowany. I o to chodzi. O to chodzi. A mógł mu dać zwycięstwo. O to chodzi. Mądra ryba. Mądra ryba. Mądra. My do Witka. Wiciu, na co? Ale przepływanka? Nie. Grunt? Zmiana taktyki. Federek. Certa? Pomału, Wiciu, pomału, bo jest bardzo ślisko. Ślisko jak cholera. Też widzę dużych, długich przyponów używasz. Tak, nauczyłem się tego od was. Od nas. Widzę, że ponad metr 20, dobrze. Metr, dokładnie. Metr? Ponad. Ponad, widać. Metr 20. Metr 20, no dobrze. Ja też metr 20 używam. Ostatnio łowiłem na krótsze przypony, nie... Nie dało efektu. Nie przyniosły efektu żadnego. Ale maluszek, zobaczcie. Maluszek jest, tak. Maluszek. Moje to dwie chyba mam takie 40. Jest maluszek. Ale ryba zaliczona. Nie jesteś na zero. Gratulacje. Tylko prosiłbym o trochę większe. No to już ona sobie tam... Tam se... Tam je zaprosi ładnie tutaj do mnie. Tak. Tylko wiesz, kogoś dorosłego, takiego pełnoletniego przynajmniej. Dokładnie. Dobrze. Babcie, dziadzia, o. Dziadzia, pradziadzia. O. Jak jeszcze nie zjedzony. Dokładnie. Nie, Robert? Pradziadki to chyba już zjedzone, nie? Są tu pradziadki? Niestety, ale chyba nie ma. Bo chyba te, wiesz, te przedwojenne ryby to już chyba nie? To wiesz, starej daty. Bo tylko te sumy 2,20 m, nie? Jeszcze? Ano tak, dobrze, idę do siebie, pilnuję, bo czuję Roberta oddech na swoim tym. Robert, ty tak lubisz, tutaj wiesz, godzina do końca, a ty jakąś taką 50, ty lubisz tak. No, postaram się. Ja bez nęcenia dzisiaj, ty podnęciłeś i czekasz i ci wejdzie, wejdzie, ja czuję twój oddech. Jeżeli mam tą zanętę wyrzucić potem do kanału, to od razu, to przynajmniej zanęcę. Zanęcisz, tak, a ja czuję twój oddech i po prostu trzymam kciuki, żeby wygrać. Bo co, zawsze będę najgorszy? Zawsze będę najgorszy. Dość, że filmy kręcę, to chociaż jakąś jeszcze rybkę powinienem przy tym złowić. Dobrze, idziemy do siebie, ma być bezpiecznie. Dobrze, że raki są. I to jest najważniejsze. Idziemy, pilnujemy, bo drodzy Państwo, na tą chwilę jest godzina 11.40, więc wędkujemy dalej i jest w pytę. Znów zaczyna padać, siedzimy pod parasolem. I spróbujemy ją wyholować.
blisko, zobaczymy co. Wbija. Już jest blisko. Zobaczymy, drodzy Państwo, co tym razem. Nie widzę. Długie przypony. Piękna ryba. To chyba ładna świnka, ale to ładna. Patrzcie. Piękna świnka, ponad 4 dychy. Piękna. Drodzy Państwo, zobaczcie sami, jaka piękna ryba. Okej, odczepiamy. Praktycznie odczepiona już jest, bo się odczepiła w podbieraku. Haczyk 18. 16, przepraszam, i 1,20 m, przypo na fluokarbonie 12. Z ciekawości ją zmierzę. Czterdzieści, drodzy Państwo, 3. Piękna świnka, 43. Więc, drodzy Państwo, Witek ciągnie rybkę. Nagramy, zobaczymy. Co masz, Wiciu? Certę. Ale ładna. Ładna, ładna, no. Chyba największa dzisiaj. Nie, podobną. Drugą chyba miałeś ładną. I zobaczcie, jaka ładna certa. Pomalutku, powolutku. Podobno puściłem. Chwilą. Która? Trzecia ryba twoja? Trzecia ryba. Nie jest źle. No ale nie jest źle. Nie jest. Lepiej jak ostatnio. No nie jest taka wielka, wydaje się, nie? Byłem na bezrybiu, więc... Dzisiaj trochę inaczej, nie? Dzisiaj troszkę inaczej. Ładna, zmieniłem ładna, ładna. Taktykę. Ule zajedzona. No, ale ryba cieszy. Tak, tylko że... Gdzie ja mam... Wiciu, ty też tak jak ja, rozrobiłeś zanęty, jeszcze zostanie. Jeszcze zostanie. Będzie do zamrażania. No bo szkoda wyrzucić. Ładnie, jasne, przyda się. Przyda się, da następny raz. Jasne. I łowimy, próbując coś jeszcze fajnego złowić. Robercik, podsumując, jeszcze, bo mamy czas, ale tak w miarę. Dzisiaj nie podsumowujemy. Robercik, nie? Dzisiaj nie mamy humoru na podsumowywanie. I nie masz apetytu, humoru, nic nie masz, nie? Nic nie mam. Dzisiaj patrzę sobie, jak pięknie wygląda Wisła. Pięknie, zimową porą tuż przed świętami, tak? No i tak trzymać, nic dodać, nic ująć. Jedna wędka dzisiaj łowi. Tutaj zmieniłem krótszy przypon. 80 teraz dałem, dwie pinki, ale praktycznie jedna, nie praktycznie, tylko od początku do końca jedna wędka łowi.
przez większość dzisiejszego wędkowania wszystkie ryby złowione na jedną wędkę, czyli tamtą. A na tą też próbuję z długością przyponu. Rzucam, ale do klipa, ale nic, ale zobaczymy, więc łowimy jeszcze, godzina jest 13.12, więc jeszcze łowimy i zobaczymy później, co i jak. Najciekawsze rybki są w siatce, zobaczycie na koniec, co udało się fajnego złowić. Walczymy, czekamy dalej. Tak mówię, co wyjazd, drodzy Państwo, mówię, że nowa wędka, trzeba ściągnąć folię z niej. I tak zawsze zapominam, nie chce się. I co wyjazd, folia jest, zobaczcie. Tu kawałek i tu folia jest przy wędce, a wędka już ma parę wyjazdów. I dlatego widzicie, ta jak łowna jest, że boję się, bo jak ściągnę folię, to może nic na nią nie brało, a tak tylko na nią łowię. Przynajmniej dzisiaj wszystkie brania, wszystkie ryby, koło ponad 10 sztuk, 12 jak do tej pory, a jest godzina 13.19, no koło 15 sztuk. W sumie też w siatce, te co wypuściłem, nie wszystkie nagrywałem i na tą jedną wędkę były brania. Przez długi czas haczyk był zerwany, więc długo nie było brania. Tam 3 godziny na początku ta Alivio, nowa wędka 4.20 o długości, zestaw karpiowy, tak jak pokazałem, ponad 3 godziny stała bez efektu. Później przemieniłem zestaw, później zmieniłem wędkę znów, to delikatnie, ale teraz z długością przyponu, ale słabo jest, słabo, ciężko się wszczelić. U Robercika też słabiutko, u kolegi 3 rybki, no i jako 12-14 sztuk w sumie wszystkiego, to nieźle, ale jedna wędka mi łowi, ale czekamy, sporo branie zaciętych, dwie chyba spięte ryby, oprócz tego co jest, no i ładne ryby, które są w siatce, te największe, które Wam pokażę na końcu, zdjęcie jakieś i zobaczycie co i jak, ale ogólnie wypad udany, miejscówka fajna, dojazd fajny, tylko widzicie, trzeba raki, które jeszcze założyłem odwrotnie, tak bym się spinał z przodem kolca, ale nie chcę mi już się zmieniać, bo zobaczcie, o, spodnie wszystko brudne, wszystko do prania, zobaczcie jak to się wygląda wszystko, tak wygląda to wszystko. Ale miejscówka fajna, łowienie z marszu, kilka godzin, jakby nie było, jest, drodzy Państwo, 23 grudzień 2020, więc cieszy takie wędkowanie z marszu na nowej wodzie, w nowym miejscu. No i rybka przynajmniej mi dopisała, więc łowimy dalej, machaj będą, ryby będą i zobaczycie co jeszcze uda się złowić, więc zostańcie ze mną i jest w pytkę. Na razie brań nie ma, więc wypukałem sobie, drodzy Państwo, raki, zobaczcie. I teraz w prawidłowy sposób, bo jest winno, niedługo kończymy, ale w prawidłowy sposób je założę, czyli tamto na tył, tu naprzód, tak aby dzisiaj nie zaliczyć gleby, i tak to się prezentuje, przód i tył, jedna jest, teraz drugie, tak? Masz tam dla mnie coś? Tak, już ci daję, poczekaj. I tak,
Okej. Okay. Tam na trawie. Teraz w prawidłowy sposób. Dzień dobry. I ma być bezpiecznie. Pod koniec dnia, ale trzeba poprawić tak, aby to wszystko ręce i nogi miało. Okej. Okay. A więc, drodzy Państwo, idziemy do Witka. Wiciu. Zamieniam się w such, proszę Pana. Wszystkiego najlepszego. Z okazji świąt Bożego Dziękuję. Narodzenia, wiesz, tak żeby Wzajemnie. Był jakoś szczęśliwy, bo ostatnio słyszałem, że pech coś się trafił. Opowiedz to moim widzom, co i jak. Miałem troszeczkę przykrości, takich niefajnych sytuacji. Mały pożar w garażu, spalił mi się cały sprzęt. No, cały sprzęt wędkarski, wszystko co było w garażu. Dokładnie, dokładnie. No, znaczy spalił mi się tylko sprzęt, bo koło sprzętu stała butla z gazem, stała bańka z paliwem do maszyn, do wykaszarki, do piły. No i nie stało się Bogu dzięki nic, tylko... Cały sprzęt wędkarski twój. Cały sprzęt, który zmieniłem w tym roku. No ale zaciskamy. No i tak, aby... I do przodu. Do przodu, do co zrobić? Budujemy sprzęt od nowa, także... Tak, jak od nowa. I drodzy koledzy, zobaczcie sami na zdjęciu, jak to wyszło. Zobaczcie, drodzy widzowie, sami wędki, wszystko, podbieraki, wszystko poszło, wszystko. Tak, wszystko to, cały co było, sprzęt, kowrotki, podbieraki, cały nowy przez sprzęt. Nowy sprzęt poszedł i więc... Tak wyglądał garaż po... No, zobaczycie, drodzy Państwo, zresztą zdjęcia. No to Wiciu, wszystko najlepszego, bo nie będziemy się widzieć, póki jeszcze widno, tak aby Dokładnie. Się powodziło, zdrowych, wesołych świąt ja dla Ciebie, będę uciekał, bo dla Ciebie i dla całej Twojej rodziny. Dziękuję wzajemnie najlepszego. Dla Was też, wszystkiego co najlepsze i oby następny rok. No dzięki i wędkujemy. Lepsze od tego. I wędkujemy dalej. Dokładnie. Dobrze, nic się nie dzieje, częściowo wyniosłem rzeczy, godzina jest 14:04 do 15:00. Robercik, do 15:00 się zbieramy. To mamy niecałą godzinkę, więc przerzucę zestawy i zobaczymy, czy coś jeszcze uda się złowić. Jeden zestaw odświeżony, teraz pora na drugi. A więc idziemy do Wicia. Co jest, Wiciu? Coś siadło na koniec, złożyłem jeden kijek. No i... Nawet mnie nie denerwuj. Wiesz, że jesteś w naszym teamie, że to... Patrz. Nawet mnie nie denerwuj. Patrz, co się dzieje. No. Już, ja mam raki. Nie wiem, jest coś naprawdę fajnego. Poczekaj. Okej. Okay. Nie widzę. A niech to będzie certa. To nie jest certa. Brzana będzie. Brzana. Lesz chyba nie. Ale brzana. Nie widzę. No, to jest jeszcze... Aby nie leszcz. Tak, ale już nie, na pewno nie. Brzanka. Wydaje mi się, że brzana. Już ją widziałem. Brzana. Ale jest ładna, fajna. No. Jeszcze walczy. Słuchaj, jakby miała nawet 100 cm, to jest tylko brzana. ale inna ryba dzisiaj. A. Jest ryba zaliczona. Na koniec. Trafiła się. Wiciowi trafiła się. Ładnie jej podziękujemy. Taka. Brzanka, zobaczcie, jest pytkę, gratulacje, proszę, twoja rybka, tylko weź sobie popuść tam żółkę jeszcze, błogotwórz. Wiciu, a sprzęt to dzięki kolegom część dostałeś, tak? Tak, dostałem sporo sprzętu dzięki kolegom, którzy się dowiedzieli przez pewną grupę, na której wrzuciłem zdjęcia i... Dostałeś trochę sprzętu. Dostałem troszkę sprzętu, także... Kolegom za to dziękujesz, nie?
którym właśnie chcę bardzo, bardzo podziękować i... No... I tak to jest. Jest super, no. Mam na co wędkować, coś tam kupiłem nowego sprzętu, coś się dostało, także... No już jest bardzo fajnie. Już jest lepiej. Pewnie, lepiej. Pewno, że tak. To jeszcze są życzliwi ludzie. No, dokładnie. Sam się naprawdę bardzo mocno zdziwiłem, że w jeden dzień nie mam na co wędkować, a na drugi dzień sprzęt jest. Sprzęt jest, nie? No i dzięki kolegom, którzy zaopatrzyli Wicia sprzęt. Wicio podziękował. Między innymi ten podbieraczek. No bo komuś może dokładnie się nie przydać, może nie używać, a Wiciu dokładnie ma nowy sprzęt i ma na co wędkować. Jest na co wędkować. Dobrze, Wiciu, to jest zarzuć jeszcze i dopóki... Czy już jedziesz? Ja myślałem się składać. No ale... nie, to jak coś to... Jeszcze piona. I do następnego. I do następnego. Do następnego, a ja jeszcze zobaczymy co i jak. Do 15:00, 13 po 14:00. To jeszcze mamy 40 minut wędkowania i zawijamy się na Kielce. No i się doczekałem na tej. No bo jedna wędka łowiła cały dzień. I na koniec się doczekałem pierwszego brania na prawą wędkę. Późno, bo późno, ale jest. I zobaczymy tylko co. Zobaczymy co. Ale musimy z tą rybą przejść na drugą stronę. Dlatego, że z drugiej strony jest podbierak, którym będę chciał podebrać sobie rybkę. Tylko zobaczymy co. Widzicie, lewa wędka wszystko dzisiaj wyłowiła, około ponad 10, 12, 13 ryb. No i teraz pierwsza ryba na prawą wędkę. Tylko zobaczymy co. Rybę trzymamy. Chcę zobaczyć co to jest. Przymurowało. Za czym weszło? Wyszła. Damy jej trochę luzu. Koszyk mógł, długi jest przypał, koszyk mógł między kamieniami wejść. No i prawdopodobnie widzicie. Rybę stracimy prawdopodobnie, bo jest delikatny zestaw. Popuszczę. Tam już nie ma ryby na bank. Na bank tam nie ma ryby. Ale poczekamy. Co? Zaczep poszła. No. Wiesz, podbierak miałem z drugiej strony, musiałem popuścić ją.
A jak ją popuściłem, to koszyk, wiesz, wpadł w kamienie. W kamienie poszedł i zahaczył się, siadł, koszyk w kamienie. I teraz tak, aby zestawu nie stracić, tylko... Bo ryby już na pewno tam nie ma. Widzicie, tak to jest, jak podbierak nie jest po właściwej stronie. I dalej. Prawa wędka bez ryby, lewa wędka łowiła nam dzisiejsze rybki. U mnie na ten ogonek było jakieś zainteresowanie, ale... Nie, nie będzie. Teraz tylko koszyk odzyskać, dokręcę hamulec. I rwiemy. Zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Nic z tego nie będzie. Jeszcze pójdę tam, Robercik, z twojej strony z tym. Wiesz, bokiem może jakoś wezmę. Wiesz, szkoda mi tego, bo pójdzie... Fluokarbon jest, pójdzie zestaw cały. Zaczepił się, tak? Tak, nie, wiesz, rybę miałem i poszła na dno, bo przekładałem. Zależy, jak on się tam, kurde, ułożył. Obszczelić też to nic nie da. Trudno. Dobra, zwijamy rwę, bo i tak będziemy jechać. Jeszcze wam rybki pokażę, drodzy widzowie. Trudno, ale rybka była fajna, fajnie szła, lecz wszystko poszło w zestaw i straciłem. Widzicie? Tak, zobacz. Wszystko jest, wyprostował się agrafka, koszyk został, przypon długi zerwany. No to przynajmniej ryba tylko z hakiem pływa. No tylko tak, ale ej, słyszysz, fajna była rybka. Będzie to na filmie, trudno. Dobrze, zwijamy już tą. Tej dziękujemy, więc drodzy Państwo, pokażę wam, co złowiłem, jak się prezentują moje dzisiaj rybki. Pokażę, co i jak. Pomału będziemy kończyć, więc tak mój wygląda dzisiejszy dobytek. Tak się prezentują. Moje rybki. Sztuka. Piękna. Świnka 43. Certy po 38. Ileż? 47 centymetrów. Oraz 38. Tak to wygląda. Jeszcze jedna sztuka. I drodzy Państwo, tak to leci. Rybki niech sobie dojdą. I teraz każdą z nich
oraz Lesio. Okej. I ryby wypuszczone. I jest w pytkę. I tak to leciało. Pomału się szykujemy i zaraz będziemy kończyć tą dzisiejszą imprezę. No Robercik, co i jak? No słuchajcie, dzisiaj było zarąbiście, połapałem do bólu. Właściwie to 70 leszcza też był, tylko mi się spiął. I się obudziłem. I się obudził. Słuchajcie, ogólnie dzisiaj to słabo, kilka rybek. Dosłownie na w dziesiątce bym się zmieścił. Szału nie było. Jestem w regresie. Najpierw Rafał, teraz Pyza. No muszę się szkolić. Ale musisz mi przyznać. Big Fisha. Tak jest, gratulacje. Big Fisha, leszcza 47 cm. Oto ten osobnik co na zdjęciu. Nie jest duży, ale największy. Największy. No. O to chodzi i o to my zrobili. No, ale ogólnie no... Ale Rafałku, jest jeden jeszcze temat. Nie powiedziałeś. Ty, a może by Robercik złapał? Raczej. A może by złapał? Robercik, masz branie, ale jeszcze powiedz o zanęcie. Poczekaj. Swojej. Bo dzisiaj używaj zanęty. Z lodówki. Z lodówki. I też nie byłeś do niej święcie przekonanym. Nie. Ja osobiście uważam... Słuchajcie, jak macie mrozić bardzo i potem to mieszać i dodawać, nie radziłbym. Raczej do nęcenia. Do nęcenia jak najbardziej. Bo w koszyk to musi być świeży tak, towar. Jest towar. Także tak, zdecydowanie to, co mogę powiedzieć, mrożona zanęta mi się tutaj zupełnie nie sprawdziła. No i tyle no. Teraz jeszcze mogę mieć... Big Fisha. Big Fisha. Big Fisha. No nie rób mi tego. Nie zrobię, zerwałbym ci nawet, jakby coś. Ale nie, już... to jest brzanka. Brzanka. No, o, widać jak... Widać, bo leszcz inaczej chodzi, a. Ona pikuje no. Do dołu. Jest. Brzanka. Brzaneczka. Brzanka na zakończenie, drodzy Państwo. No i tak to leciało, drodzy Państwo. Nic dodać, nic ująć. I kończymy. Wiciu, coś od Ciebie. Kończymy. No jeszcze ty kilka słów i kończę, zbieram i jedziemy. No cóż, u mnie dzisiaj lepiej jak ostatnio. Cztery rybki wyjęte, dwie cepki, jedna świnka, jedna brzanka. Która... No ale lepiej jest coś takiego niż nic, nie? Nic, no dokładnie. No, no normalne, zima jest, święta. Dokładnie. Ryby też potrzebują odpocząć trochę, nie? Tak, od wędkarza, a tutaj na tym kanale w ogóle nie odpoczywają, bo nie da się, nie da się. Więc drodzy Państwo, tym podsumowaniem kończymy tą imprezę. Leciał tak, widzieliście na moim filmie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Łapka w górę, jak się podobała, tak to będę wiedział, czy w dobrym kierunku idę. W dół łapki też mile widziane, bo wiem, że coś robię nie tak, ale ja jestem Pyza i mam swój charakter i się nie zmieniam. Nie zmieniam się, więc kto chce mnie oglądać, to mnie ogląda, kto nie, też mnie ogląda, a kto mnie będzie chciał oglądać, też mnie będzie oglądał w przyszłości. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt, bo może ten film będzie już po świętach, ale jest przed świętami. Więc do następnego roku i aby święta były udane dla wszystkich waszych znajomych, rodzin. Narka, jedziemy na Kielce. Cześć. No i koniec. Zwijamy sprzęty, bo jeszcze dzisiaj mnie czeka nocna zmiana. I po nocnej zmianie będziemy wszyscy świętować w domach razem ze swoimi rodzinami. Okej. Jedziemy na Kielce. A drodzy Państwo, ktoś mi powiedział złośliwie w komentarzach, wie co? Że każdy może do Połańca pojechać, nie tylko ja.
Tylko nie ja. Każdy do Połańca może pojechać, tylko nie ja. No. Bo ty nawet nie masz prawa jazdy. No ale co z tego, że każdy może pojechać? No, dobra, jak? Nie każdy wyjedzie. Nie każdy wyjedzie, drodzy państwo. Nie, nie każdy wyjedzie. Nie każdy wyjedzie, to drogi... Wyjedzie każdy, ale wyjechać już niekoniecznie. Nie, nie. Więc... drodzy... Więc... Mamy napęd. Mamy napęd na 8 koni! Ja! Kurwa, ale... Ale hamulca spuść! I ogień! 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 Paki są z Ostrowca, to więc zaśpiewamy tak, jak na koronie. Kto z Ostrowca, ten nie skacze, hej! Hej! Kto z Ostrowca, ten nie skacze, hej! Hej! I tym miłym akcentem jedziemy na Kielce. Siema! Cześć wam, chłopaki! Zdrowych, wesołych świąt! Dzięki za i szczęśliwego nowego roku! Narkarz! Cześć! Oraz Lesiu.